To był trzeci bal Wszystkich Świętych zorganizowany przez miasto Cieszyn i duszpasterstwo młodzieży w Cieszynie. W pierwszym roku, szczerze mówiąc, byliśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni, bo mieliśmy 250 uczestników. To samo powtórzyło się w ubiegłym roku, no i teraz czekamy, nadchodzą uczestnicy cały czas, jaka będzie frekwencja w tym roku. No i mamy informację z Urzędu Miasta, że jest to największa impreza na lodowisku, na lodzie, która jest organizowana w trakcie sezonu. Impreza na cieszyńskiej Ślizgawce przyciągnęła całe rodziny. Dzieci, młodzież i dorosłych, nie zabrakło konkursów, zabaw, ślizgawki, nauki jazdy na łyżwach. Wszyscy dwa dni temu świętowaliśmy nasze imieniny z okazji Dnia Wszystkich Świętych, dlatego wszystkich zapraszamy tutaj do wspólnej zabawy i najmniejszych uczestników, i najstarszych. Organizujemy między innymi, jednym z konkursów jest konkurs na najstarszego i najmłodszego uczestnika i w zeszłym roku bodajże najmłodszy miał może 3 lata, a najstarszy no to już był pan naprawdę z dużym doświadczeniem i sędziwym wiekiem. A to wszystko w duchu chrześcijańskim. Bal Wszystkich Świętych rozpoczął się od wspólnej modlitwy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.